Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, miałem prezentować dzisiaj trzeci pojazd z linii frontu, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Zresztą ten Amerykaniec już był przeze mnie pokazywany, ale nie mogłem przejść obojętnie obok takiej bitwy. Guilty Sniper 92 i polski czołg. Czekajcie, bo kurczę, jak zwykle, chociaż raz w życiu na początku ustawię normalnie. Słuchajcie, i 50 TP, czyli polski czołg. I wynik po prostu, który trzeba pokazać. Zdecydowanie trzeba pokazać. Kolega załadowany goldem. Chyba nikogo to nie dziwi. Wiele, wiele dobrych wyników, bardzo dobrych wyników. Mówi o tym, że po prostu gracze, którzy polują na takie wyniki, już od początku są załadowani full goldem. Mają na to kasę, mają prawo. Bardzo się cieszę, że kiedyś wejdzie to zbuffowanie pocisków zwykłych, bo wtedy będzie dylemat, czy grać goldem i robić obrażenia jak do tej pory, czy może jednak wozić normalne pestki, które w tym przypadku, jakie tutaj są obrażenia? No, 560, czyli na zwykłej pestce po zmianach to będzie ile? Minimum 660. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ile to było. Kolega zresztą, jak widzicie, już tutaj, ale mu polosowało 616. No, pięknie. Pięknie. Zobaczymy. No, te losowania chyba też tu muszą być niezłe, no bo taki wynik obrażeń, jaki tutaj będzie, to coś niesamowitego. Losowanie na dziesiątki. Kolega jest, no, w środku stawki, prawda, dziewiątki. Tych dziesiątek trochę mają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dziesiątek. Reszta jest dziewiątek. Niestety trzy baboki przeokrutne. No cóż. Życie, tak? Życie. Kolega czeka i czeka i czeka. Tu widzę na przepychaczu już się nagromadziły siły przeciwnika. No, zobaczymy. Ktoś świeci tą Skodę cały czas. O, proszę. 530 tym razem. Ale gościu już, jeżeli był rozochocony, to już nie jest rozochocony. Dobra, odnośnie tutaj tej miejscówki, to spotykają się tutaj zazwyczaj czołgi ciężkie i można grać na sidescrapa. Od artylerii obie właściwie drużyny są chronione. O, no ładnie, 583. No jak pancer jest, to ma taki fear factor, że kolega chyba będzie czekał, aż strzeli. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pamiętajcie, że jak strzeli, to tyle czasu musi przeładowywać, że spokojnie możecie sobie wyjechać. Oczywiście, no tak jak tutaj, to wyjechanie też jest problematyczne, bo tych czołgów przeciwnika jest... Uwaga! O, kolega zdecydował w M103 strzelić i jak pancer też wystrzelił, więc teraz tak bardziej spokojnie jest. Prawdopodobnie pigułę zaraz załapie. No, 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 no. Prawie, prawie, prawie. O! Sam mu najechał. Sam mu najechał, jak widzicie. 2900. No, przepychacz idealny jest, ale tak naprawdę nie strzelają za bardzo tu do kolegi. Jak pancer już jest na ogrysku, czyli... O! A więc się pomyliłem. Batchat przestawił się. No, no, no. To nie jest aż tak często spotykane. Batchat musiał się przestawić mniej więcej na linię 3, 4 albo może nawet 5. Gdzieś tam stoi, żeby mieć tu bicie. Czyli myślący gracz w artylerii, który zareagował na to, co się dzieje w bitwie po prostu. No bo czasami wystarczy stać, pojechać na początku na jakąś miejscówkę i stamtąd walić, ale czasami trzeba się dostosować do tego, co się w bitwie dzieje, ponieważ nie mamy bicia, po prostu nie mamy bicia. I tutaj tak było, wydaje mi się. Zobaczcie, że kolega... Kurczę, 100% hapsa cały czas. Nie wiem, nie widzą go, czy co? A nie, fraga chciał zrobić, Grandwagen. No i dobrze, i drugiego już zrobił. No, wie, że zginie, to przynajmniej fragi robi. To jest... Każdy tak powinien robić, wydaje mi się. Zawsze, jak zniszczycie lufę przeciwnika, to jest... tym lepiej, prawda? No nawet przeciwnik w wodzie jest tak. Czołg, który ma 1 HP, jest tak samo groźny tak naprawdę jak czołg, który ma full HP, tak? W bezpośrednim starciu nie, ale jak wiecie, może strzelać po czymś spocie, więc no niszczyć, kończyć lufy zdecydowanie trzeba.
GW100 i teraz będzie piękny strzał, nie? Kolega wybiera jak Tigera. Proszę, że to weszło, bo już mi się wydawało, że nie wejdzie. Oni nie wiedzą, skąd te strzały są. Właściwie. O, jak Tiger w dolną płytę dostanie, zdecydowanie. Zobaczcie, że jest 5900 już uszkodzeń. No i wyrównana bardzo bitwa. No, nie da się go podświetlić. Ten wutek musiałby coś tam zadziałać, ale czy on zadziała? Nie wiem, ile on ma życia. No, ma sporo życia, mógłby wyjechać rzeczywiście. Może się boi tego baboka ostatniego, ale pewnie nie wie, że babok no, pozycję ma troszeczkę inną. A co do wyjechania na Jagdtigera, no to jest rzecz... Znaczy, Kranwagen, jeżeli on dolnej płyty nie schowa, to rzeczywiście jakby mu serię wsadził, byłoby całkiem nieźle. No ale szkoda, że Wutek nie zdecydował się na taką delikatną... tutaj na delikatne podświetlenie. Mógłby to zrobić zdecydowanie. On w ogóle gra? Chyba gra. No nie liczył chyba, że tu mój Jagdtiger wyjedzie na tą drogę. To nierealne. A myślę z drugiej strony, że jeżeli on by tutaj podświetlił, to naprawdę z tyłu miałby wsparcie Kranwagena i tutaj kolegi, więc cofnąłby się Jagdtiger na 100%. O! Czekajcie, bo żeby widzieć, jak kolega strzela. No z tą penetracją górna płyta Jagdtigera też nie stanowi żadnego problemu. Co my tu mamy? 303 przebicia. No chyba, że jest skontowana delikatnie. O! No górna, ta płyta kadłuba na pewno będzie wpuszczała bez problemu. Za chwileczkę będzie drugi strzał. Tak jest. Nadbudówka, też można by ją było przebić, ale oczywiście tą płytę na kadłubie, ona ma 150, podczas gdy górna ma 250. No, oczywiście pod innymi kątami to jest. Ten jaki odważny standard B. A czeka. O, w końcu wcelował. 7600, moi drodzy. Dostało już mało pojazdów, czyli kolega blindy musiał tu jakieś strzelać, bo ja widziałem. A ten co? A, wykończyć Kranwagena chciał. Wykończyć. No kolega tak dosyć nieciekawie tutaj to wszystko jest. Kolega sam został, widzę. Wyjeżdżają na pewniaka. No nie mówcie, że tu będzie... Baboki pewnie dadzą znać zaraz. Uwaga, uwaga. O, źle kolega wybrał. Dlaczego nie tego standard B? Patrzcie. Nie wierzę. Co tu się dzieje? Jest D-track. Teraz trzeba szybko uciec spod tego działa, bo on nie może tak porządnie... O, właśnie! Teraz tego... Ach, kurczę! Patrzcie, nie no, nie wierzę, babocwo co zrobiło. No, czyli wygrana jest dzięki babokowi, trzeba tutaj przyznać. Ale to było, no to był strzał na miarę wygranej. Bombardier zdobyty. Kurde, bo już myślałem, że sam kolega. Nie, no to było samotnie praktycznie nie do wyciągnięcia. 140 HP. No kolega boi się wyjechać, zresztą słusznie, bo Conway tutaj przebije go bez problemu. Ale to było dobre. Urwał babok tak, że szok. Nie wiem, czy wiecie, ale... O! Nie wierzę. Co to jest? Co to było? Z obeka mu walnął. O nie, po prostu, no nie, z obeka. Może na baboka był przygotowany, ale on ma taką tutaj... taką alfę, że chyba nie musiał za bardzo obeka ładować. Chociaż nie, no te baboki co zostały. Ale bitwa. Dobra, słuchajcie, tak to się kończy.
A tutaj wyniki końcowe. Kolega 140 tysięcy zarobił, 5800. Jest MK, niestety medalu żadnego nie zdobył, no bo fragowania nie było, ale dlaczego wam to prezentuję? Moi drodzy, 11 271 mamy uszkodzeń, 1966 podstawowego expa, czyli kolega równocześnie zrobił tutaj totalnego wymiatacza i prawie że mistrzostwo świata bez kilku, no bez troszeczkę mu zabrakło, ale prawie jest. No, świetna bitwa, końcówka wręcz rewelacyjna, myślałem, że sobie nie da rady. Mam nadzieję, że wam się podobała, bo działo się w niej dużo. Aha, zarobek jeszcze zobaczył za tą. 114 tysięcy zapłacił za amunicję i zarobił za tą przepiękną bitwę 7267. Kurde, na waciki. Zdecydowanie, moi drodzy, to było na waciki. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, a Amerykańca zrobię wam prawdopodobnie jutro. Do usłyszenia.